Witajcie moi drodzy, z tej strony Warhammer. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do kolejnej książki, którą mamy na naszej linii czasu, czyli do Star Wars Zaginione Plemię Sithów, napisaną przez Johna Jacksona Millera. Co wam od razu na wstępie powiem, że to była moja pierwsza książka, którą przeczytałem z całych legend, bo wcześniej, nie wiem czy nie zdawałem sobie sprawy, albo może w międzyczasie dorzucono do tego książkę Jedi w nicości, Świt Jedi w nicości. Co wam powiem, przeczytałem tą książkę jako pierwszą i bardzo dobrze. Zaraz wam opowiem dlaczego. He's no good to me dead. Słowem wstępu, Zaginione Plemię Sithów to podzielona na, powiedzmy, cztery opowieści książka. Jest napisana dość specyficznie. Tutaj gwiezdnych raczej wojen nie zobaczycie tak bezpośrednio. I to właśnie sobie w niej cenię, bo we wszechświecie i w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen nie tylko to polega na tym, że się lata od planety do planety albo bije się w kosmosie, a tutaj jest fajna intryga, fajna rzecz, fajny pomysł na to, jak można zrobić z jednej planety ciekawe miejsce akcji i ciekawy eksperyment wręcz, można tak powiedzieć. No dobrze, ale zacznijmy sobie może od małego streszczenia, żebyśmy się mogli do czegoś odnieść, więc jeżeli komuś się to nie podoba, w tym momencie sobie może przełączyć na tą minutę filmu i oglądać już mniej więcej tą recenzję z lekkimi spoilerami, albo postaram się w miarę bez tych spoilerów. Tak będę streszczenia w miarę nierzetelnie robił, bo musicie przeczytać po prostu tą książkę. Okej, zacznijmy sobie od pierwszej części tej książki, czyli pierwszej historii. W pierwszej części, na samym początku, zaczyna się to od mocnej akcji. Lecimy statkiem wraz z głównym bohaterem Yaru Korsinem. Tutaj warto sobie to zapamiętać, bo to jest bardzo ciekawa postać w tej opowieści. Szczegółowo wam nie będę tak specjalnie zdradzał też przy okazji. Wraz ze swoją załogą i transportem kryształów, które miały służyć oczywiście do wyposażenia armii na wojnę jakichś tam Sithów. Akurat tutaj w tym wypadku pojawia się Naga Sadow, któremu to służy Yaru Korsin, czyli komandor tego statku, Omenu tak zwanego. Wypadają z nadprzestrzeni po jakimś pościgu, no i wpadają na planetę i mają problem, bo generalnie mają uszkodzenia. Zostali uszkodzeni przed wejściem na przestrzeń, a nie obliczyli sobie dokładnie tego, gdzie się skończy ich kurs. No i rozbijają się na planecie Kesh. Tutaj od razu też na wstępie to dodam. Nie wiem, co oni wszyscy mają z tymi Keshami, w sensie ci autorzy. Strasznie dużo Kesh. Jakby lecieli na Kesh. W każdym razie, na planecie Kesh rozbija się cała załoga. Oczywiście załoga nie składa się tylko z ludzi, ale też się składa z prawdziwych Sithów, z Massassi. Ogólnie nie ma tam jakiś może... To nie jest taki transport, powiedzmy, czysto wojskowy, bo tam też lecą jakieś kobiety i dzieci nawet, więc to jest ogólnie taki, powiedzmy, taki tabor, na którym się wiezie żonę i dziecko i jeszcze się walczy, nie? No więc rozbijają się, nie znają tej planety, mają poważne uszkodzenia statku, które wymagają poważnych napraw w jakiejś tam stoczni najprawdopodobniej. Co się dzieje na samym wstępie takiego ciekawszego, to, że oczywiście z racji tego, że oni tam sobie rozbija się w jakichś wysokich górach, nie mają pożywienia, nie wiedzą gdzie są, o co chodzi. Dochodzi też tam do pewnych już pierwszych walk między ludźmi i zaczynają umierać niektóre stworzenia, te biedne Massassi, czy jak one się tam nazywają. I też tam pojawia się pewna kobieta, nazywa się Silach i no i ma tam, powiedzmy, dziecko z jakimś tam
bratem chyba Jaru Kursina, albo może tutaj coś pomieszałem. W każdym razie też jest ważną postacią w pierwszej części tego pierwszego, powiedzmy, opowiadania, tak mogę to określić, więc warto o niej też wspomnieć. To jest taka kobieta, która jest taką, powiedzmy, lekką żmiją, troszeczkę nazistką, że tak można to też porównać, bo ona uznaje czystość rasy i się wywyższa nad innych, no i knuje oczywiście, jak to może, jak to inaczej, nie? I to przeciwko komu? Przeciwko Jaru Korsinowi, ale jeszcze do tego dojdziemy. Potem się okazuje, że na tej planecie, na której się rozbili, żyją sobie tak zwani Keshiri, bo to jest planeta Kesh. Co jest wyjątkowego w Keshiri? Oni mają chyba jakąś taką fioletową skórę, tutaj macie zdjęcie Keshiri i też uwaka. Tu jest główna, jedna z głównych bohaterek, nazywa się Adari. Ona leci na tym uwaku, który tam się jakoś nazywa, już nie będę wnikał. Tam widzicie w dole, znaczy widzicie w tle rozbity Omen, czyli ten statek, oraz tam na dole jest pewnie Jaru Korsin, który się z kimś bił i coś tam mu się stało i ona mu ma pomóc teraz. W każdym razie, na tych uwagach mogą latać tylko Nesztowari to są tacy wojownicy, którzy latają na uwagach, a kobiety nie mogą latać na uwagach, wiadomo dlaczego. Kobiety służą tam tylko i wyłącznie do rozpłodu. Więc generalnie poziom rozwoju technologicznego tej planety kończy się na tym, że oswoili te uwagi i potrafią tam, powiedzmy, podstawowe rzeczy rzeźbić i tworzyć jakieś świątynie, o czym się jeszcze przekonacie za chwilę. Co jeszcze jest ważne? W mitologii ogólnie tych Keshiri jest wspomniana pewnie jakaś bitwa, która się odbyła nad planetą. Jest to oczywiście napisane w taki sposób, że wszyscy my się domyślamy, o co chodzi, ale dla nich to jest takie, że jacyś bogowie się bili, spadali, sypiał się z nich piasek. W każdym razie na pewno kiedyś tam widzieli jakąś bitwę nad tą planetą. Nikt się nawet nie zastanawiał, o co chodzi. I ta planeta ogólnie, potem zobaczycie się, że się okaże jakimś tam, w sumie jak oni się rozpadali, to się okazało tam jakimś magnetycznym, dziwnym główienkiem, z którego nie wychodzą sygnały. I to jest taka bardzo ciekawa, dziwna planeta, powiedzmy. Hello? What? Millie Mays? Who's gay? Hello? I tutaj nasza główna bohaterka oczywiście ma problemy w domu. Ta Keszanka, Keszari, która mieszka sobie tam już od lat i lata na tym uwagu. I ona tam jest uważana za heretyczkę i ogólnie nikt jej tam nie lubi, średnio ją lubią, no ale zaraz się to ma, powiedzmy, zmienić. Adari jest głodna wiedzy, dlatego z chęcią pomaga Korsinowi i też uczy go mowy Keshiri i ogólnie o Keshiri trochę im opowiada, a on jej opowiada, wiadomo, no to jest miecz świetny, to jest statek kosmiczny, tym latamy w kosmos, jest nas przestrzeń, układów jest tyle, że ci kopara opadnie i leci na bajera, powiedzmy, ostrą. No i Adari oczywiście na to leci. No i potem mamy przeskok o 15 lat, nie 25, o 15 lat, gdzie to nad Omenem, czyli statkiem, zostaje wybudowana wielka świątynia. Ten statek zostaje zabudowany, żeby nie korozjował, nic mu się nie działo. Jest tam oprócz tego świątynia i taki, powiedzmy, pałac mieszkalny. Oczywiście wśród tych osób, które się rozbiły, jest pewna osoba niezadowolona, kto to inny, jak nie Silach. Silach jest bardzo wybredną kobietą, której najlepsza żywność Keshiri nie smakuje, bo w domu karmiono nią bydło. Woda z lodowców jest kiepska, bo tylko z lodowców, a nie super czyszczona przez mega filtr. W ogóle nie ma kosmetyków, więc jak ona ma dbać o skórę, ale jakoś i tak wygląda zajebiście. No i generalnie widać, jak tutaj wykorzystują tych biednych Keshiri, a ci Keshiri z racji tego, że uważają ich za bóstwa, robią wszystko, na co oni mają ochotę generalnie. No i na przykład Jaru Korsin staje się już takim prawie przywódcą, wielkim przywódcą, no i ewidentnie tu jest pokazane, że wśród samych rozbitków, czyli tego zaginionego plemienia Sithów, które już, powiedzmy, reprezentuje w mniejszej, większym stopniu sami Sithowie, co ogólnie chodzi o ten zamysł samej filozofii Sithów, oni ogólnie wszyscy się już nazywają, powiedzmy, Sithami, bo używają mocy, mają miecze świetlne i
No i są dzięki temu, powiedzmy, porządni. Strasznie mi się też podobało w sumie w tej całej książce, ale o tym za chwilę. Więc oni tam wykorzystują ostro ten loot cache, no i wiadomo, Adari wraz z innymi kilkoma, z kilkoma innymi mądrymi osobami zawiązują mało ruch oporu i tak dalej i chcą zrobić zamach na nich i ich zabić. No to akurat nie wiem, czy będzie takie, taki dobry pomysł, no ale to jeszcze się okaże. I co? No i to mniej więcej tyle na te 15 lat. Pewnie coś pominąłem nieznacznie. A, jeszcze ci Sithowie między sobą się tam powoli zaczynają też na siebie napuszczać i zrobić ze sobą spiski, no jak to każdy Sith. Więc akcja skacze o kolejne 10 lat, czyli już mamy 25 lat po rozbiciu. Akcja, w ogóle książka zaczyna się 5000 lat przed bitwą o Yavin. Więc panowie tutaj i panie przenoszą się też do stolicy. W ogóle wam pokażę mapę. Mapa całego kontynentu, na którym się rozbili. Tutaj się rozbili statkiem, zbudowali tu świątynię. Tutaj jest stolica, więc oni się przenoszą do tej stolicy, w której tam oczywiście budują kolejne przepotężne pałace i piękne rzeczy. Oraz pewnie tam Holokron jest ukryty, jakiś Jaru Korsina, który tam coś się wypowiada. No i ogólnie gromadzą tam, powoli zaczynają gromadzić tam wiedzę i robić z tego, powiedzmy, taką świątynię Sithów na tej planecie. Co jeszcze jest warte powiedzenia? Że to jest uważane, że ten kontynent jest jedynym lądem na całej planecie, a reszta to jest woda. Bo pomimo tego, że uwaki latają, to nie mogą przylecieć przez, powiedzmy, ocean, tak jak tak. I nikt nigdy nie dotarł, nie wrócił, powiedzmy, i to tak mniej więcej się kształtuje. 25 lat po rozbiciu, w już stolicy i zamkniętej świątyni w górach, rządzą sobie dalej Sithowie i się świetnie mają, bo się, powiedzmy, zaczynają już rozmnażać, czyli najgorsze, co może być, zaraza przyleciała na planetę i się zaczyna rozmnażać. Silach i Jaru Korsin biorą ślub i mają dzieci. Znaczy mają dzieci. Jedno dziecko jest z poprzedniego związku, tak? Ale jest jeszcze oprócz tego chyba nowe dziecko z tego, zdaje się, jest Jarit Korsin i Nida Korsin. I o ile Jarit Korsin jest raczej posłuszny matce i jest takim, powiedzmy, pieskiem mamusi i mamusia z niego robi super, szczuje go na tatusia przybranego, o tyle Nida jest super oddaną córeczką tatusia. No i tak to mniej więcej się zaczyna kształtować. I tutaj już widzicie pierwszy, powiedzmy, problem albo pierwszy zalążek tego, jak będzie wyglądała potem, powiedzmy, polityka na tej planecie w wykonaniu Sithów, czyli tłuczemy się między sobą i walczymy o wadze za każdym razem, w każdym momencie naszego życia. Why no, I haven't. Hey, he was talking to me! No, he was talking to me! Why you are... No dobrze. I tutaj, powiedzmy, zawiązuje się spisek matka, syn, ojciec, córka. Tylko że jeszcze oprócz tego jest kolejny spisek samych Kashyri, Zadari na czele. I może tak pokrótce wytłumaczymy tak. Oczywiście Silach wraz z swoim synem chce się zemścić i zabić Korsina i przejąć władzę. Co się im nie udaje, znaczy nie udaje im się. Zabijają ostatecznie biednego Korsina, czy tam biednego. Zabijają Korsina, ale ten już zdołał wyszkolić swoją córkę na tyle dobrze i też przekazać jej taką wiedzę, żeby ona zaczęła rządzić. I ona z kolei zabija swojego brata i mogę tutaj to akurat pomieszać, ale na pewno zabija swoją matkę i oczywiście przyjmuje władzę i staje się nową lordziną, nowym lordem Sithów na tej planecie. Zamyka dostęp do świątyni, tam już nikt nie może latać. A w międzyczasie jeszcze Adari wraz z kilkunastoma tymi Kashiranami kradną praktycznie wszystkie uwaki, jakie się dało, ale no niestety nie wszystkie. I lecą raz z nimi w
w stronę tak zwanego wiru śmierci czy czegoś, żeby po prostu pospadać do morza albo wylądować. Ona akurat tam ląduje na jakimś innym lądzie pod wpływem tego prądu powietrznego. Ale generalnie zamysł był taki, żeby wszystkie ufaki zabić, żeby ci Sithowie mieli przesranę. No ale się to nie do końca udaje. W każdym razie wygrywa Yaru Korsin, który umiera, a Nida będzie teraz strażniczką tajemnicy Yaru Korsina, które się potem jeszcze dowiecie. I tak kończy się ten okres 25-letni wraz z śmiercią Silah i Yaru Korsina i przetrwaniem oczywiście ludu Sithów, czy tam zaginionego plemienia. I teraz akcja przenosi się o 1015 lat do przodu, czyli 3960 lat przed bitwą o Yavin. Po 1000 lat okazuje się, że Sithowie mają się świetnie, oczywiście rozmnożyli się, nie mogli się łączyć z tutejszą ludnością, więc powiedzmy pula genowa pozostała między innymi, ale w międzyczasie powstało mnóstwo klanów, które mniej więcej kłócą się o walkę. Taw przerodziło się w taki potężny, powiedzmy, Rzym, który miał tam swoje koloseum, na którym odbywały się walki. Był podział na kasty. Byli już niewolnicy, lordowie, czyli wszystko, co znamy bardzo dobrze z innych, powiedzmy, książek, ale jeżeli czytamy to w kolejności chronologicznej, to jest to już nam pokazane takie, jak mniej więcej się kształtowało Imperium Sithów od samego początku. W każdym razie nasza główna bohaterka Ori Staw, która jest córką wielkiego lorda, czyli swojej matki. Utalentowana, wykształcona, oczywiście biegła w władaniu mieczem świetnym i mocą. Tam lubi sobie oczywiście przechadzać się po, powiedzmy, wśród niewolników niektórych, bo ją nudzi trochę życie na dworze i wśród nich zna takiego jednego jelfa. Okazuje się, że jest byłym Jedi, który się rozwił na tej planecie i sobie tam żyje, bo nie umie naprawić swojego statku, tak jak Sithowie, więc albo już go powoli naprawił. W każdym razie oni ze sobą sympatyzują od samego początku. Ta historia jest dosyć krótka, bo oczywiście na pewnej tam ceremonii, tak jak wspomniałem, tam jakiejś walce, jest zamach na jej matkę, czyli przywódczynię Sithów. No i ona też z racji tego, że spiskowała, to zostaje przeklęta, a jej córka jest wtrącona do lochu, a jej córka zostaje zdegradowana do miany niewolnika i strasznie to przeżywa. No wiadomo, jak się jest czymś zajebistym, nagle się jest niewolnikiem, zabijają ci uwaka i jesteś ogólnie traktowana jak śmieć, no to trudno by tak nie było. No, ucieka do tego jelfa i potem u niego odkrywa ten, jakże to inaczej, ten statek kosmiczny. I biegnie uwolnić matkę z nadzieją taką, że jak wyda pilota, którym jest Yelf i ten statek, to odzyskają, powiedzmy, tam jakiś szacunek i respekt. Więc w mieście oczywiście skradanki, tutaj już po akweduktach jakieś i bieganie po dachach, skakanie do świątyni, która już jest antyczna wręcz i mityczna, bo wybudował ją Korsin jeszcze chwilę temu, powiedzmy, byliśmy tam na żywo, a to już jest 1000 lat. To jest takie zakurzone, stare posągi jakichś tam mistrzów. Oczywiście wspomnienie Nidy Korsin jako cudownej przywódczyni, która rozpoczęła ogólnie złotą erę dla Sithów na tej planecie. Goni oczywiście ten Yelf, który okazuje się, że jest oczywiście rycerzem Jedi, że on się tam rozbił przypadkiem, ale oczywiście nie bez powodu. I tam jest oczywiście wspomniane o tym, co się dzieje w innych książkach z tego samego okresu, czyli o wojnie pomiędzy Imperium a Republiką. Yelf ją tam ściga i próbuje ją przygabacić, ona próbuje uwolnić swoją matkę, no i się nie udaje. W końcu uciekają znowu na jego farmę, na której to trzyma tam ten ukryty statek. No i postanawia jakoś, tak to jest fajnie napisane, że ona przechodzi tam, powiedzmy, pewną zmianę i też pomaga jej w tym
ten Jelf. Aczkolwiek z jego, mojej perspektywy, jego odczucia i tak dalej strasznie mi się nie podobało. Za bardzo mi się podobało to, co tam się dzieje w tej książce, ale to o tym też jeszcze powiem w sumie. Więc oni rozwalają ten statek i powiedzmy ucinają, z racji tego, że on był takim super anty-Sithem i nie chciał, żeby Sithowie wydostali się z tej planety nigdy i żeby świat zapomniał o Sithach, więc on to rozwala w imię dobra, taki trochę Jezus Chrystus się z niego robi. Ale Ori troszeczkę łagodnieje i też z racji tego, że straciła wszystko, postanawia żyć z Jelfem w związku. I tak się mniej więcej kończy ta historia i przechodzimy o kolejne 960 lat do przodu. Trzy tysiące lat przed bitwą o Yavin w naszym plemieniu dochodzi do pewnego kryzysu. Cała cywilizacja Sithów na tej planecie przeżywa kryzys. Generalnie poznajemy tutaj Hilsa, który jest takim bibliotekarzem, strażnikiem tej całej wiedzy i też powiedzmy tam czasu, bo zapomniałem chyba wspomnieć, no, a to też mniejsza. O to, jak tam upływa czas, są oczywiście specjalne klepsydry wyliczenia. I okazuje się, że tam wyliczenia były złe i jak co roku tam ma być puszczana przekaz Yaru Korsina, który jest na holokronie jakimś czy tam hologramie i no i to się odbywa oczywiście. Tam przychodzą różni ludzie, poznajmy między innymi Ilianę, która jest siostrą Silach i jest wielką, wysportowaną kobietą, która reprezentuje idealnie powiedzmy aryjską urodę. I co? No i się okazuje podczas tego nagrania, że skłócone między sobą klany Sithów i szukające jakiejś powiedzmy przyczyny i celu swojej egzystencji dowiadują się o tym nagle w trakcie nagrania, że nie są super rasą, nie są super rasą panów, że nie są najlepsi, tylko oni byli wcześniej też niewolnikami i sługami. Bo po nagraniu pojawia się Naga Sadow, który to mówi do Yaru Korsina jak do swojego sługi, co ma zrobić i kim oni są tak naprawdę. No i to ich tak podłamuje mocno, że zaczyna się apogeum. Lemingi skaczą, powiem wam, że ciekawie to się czyta. No. Na pewno cywilizacja, która się tam rozwinęła, tych Sithów, podporządkowała sobie tych Kashiri, nagle zaczynają wariować i się wyrzynać i tracić sens życia trochę. Na szczęście Hilz postanawia, powiedzmy to tak sobie, że postanawia udać się do świątyni, do której jest zakazany wstęp. Tam oczywiście inni też się zaczynają udawać powoli, żeby znaleźć sens swojego istnienia. Tutaj nie zgubiłem jednego bohatera, nazywał się Edel, a on jest jakimś takim ambitnym mechanikiem albo wynalazcą, czy coś w tym stylu. W każdym razie trwa kłótnia o walkę i też o sens. No i oni się dostają do tej świątyni oczywiście. W tej świątyni oczywiście znajdują miejsce, w którym Yaru Korsin nagrał swoją wiadomość, taka wielka świątynia, a znaczy taka, tam gdzie jest ten Omen, oczywiście wszystko tam sobie powiedzmy odtwarzają. No i co się okazuje? Okazuje się, że na tej planecie nie jest tylko jeden kontynent i Yaru Korsin ukrył to powiedzmy, ale też Hilz zrozumiał samą filozofię Sithów i też filozofię Yaru Korsina, która mówi, że Sithowie muszą mieć cel, żeby razem współpracować i żeby się rozwijali. Więc kolejnym celem jest zdobycie kolejnego, następnego lądu. Jak wiadomo, jak się wie, że gdzieś coś jest, to trzeba teraz zbudować jakieś statki i tam popłynąć. Z tym, że no niestety statków się tam za bardzo nie da budować, ale Edel wpada na genialny pomysł i tworzą sterowce, które są napędzane uwagami. Tutaj mniej więcej można to tak przyciąć w wielkim skrócie. Jest pokazana historia pewnej Kashiri, która mieszka sobie na kontynencie, w którym okazuje się, że jest dosyć mocno
rozwinięty system dróg, system obrony, wieże, komunikacja. Nie jest to może elektryczne czy coś tak dalej, chociaż nie jestem pewien, czy do końca, czy tam nie było elektryczności użytej. W każdym razie tutaj widać, że na tym kontynencie, w porównaniu do tego, co mieli przed chwilą pokazane Sithowie, czyli mieli gnój, brud i ubóstwo, takie średniowiecze, tutaj się okazuje, że tutaj to już wchodzi w taki, powiedzmy, renesans, albo i też troszeczkę dalej, w jakąś taką rewolucję przemysłową. W każdym razie wyspa jest, znaczy ten kontynent, nowy kontynent, na którym się zaczyna akcja, i Quara tam jest główną bohaterką. Quara okazuje się, że jest wrażliwa na moc i umie z niej korzystać, i okazuje się też, że wśród tubylców są wrażliwi na moc, którzy siedzą na strażnicach i badają, czy nie lecą Sithowie, w ogólnym skrócie. No i system, cały kontynent jest przebudowany tak, że żyją sobie niby normalnie, ale generalnie jak tylko jest jakaś próba Elan, to wszyscy stają się mega wojskowymi. Taki Izrael, można to też porównać do tego. Stają się wojskowymi, powiedzmy, wojskowym narodem. No i co, no. Jak to zwykle bywa, Quara tutaj ma jakiś mały romans, bo żyje z dala i też ją troszeczkę nie rozumieją, bo ona rozumie moc, a tutaj ma takiego, powiedzmy, swojego listokochanka, i ona do niego się udaje w końcu tak na spontanie ze stolicy. No i przypadkiem oczywiście w tym momencie oczywiście przylatują Sithowie na tych swoich megabalonach i wraz z zaprzęgniętymi w uwagi. Całej akcji przewodniczy Edel, który tam oczywiście spotyka się z tą Quarą. No jest pokazany ten kontynent, jest pokazany, że są autostrady, że są kanały zrobione, że w ogóle tam biegają jakieś takie ośmionożne stworzenia, trochę jak to coś z Ataku Klonów, na czym jeździł Obi-Wan, tak sobie to skojarzyłem. I ogólnie jest pokazany tam ten system komunikacji. No i co się okazuje? No niestety Sithowie tutaj się okazuje, że są bardziej przebiegli. Jakby to powiedzieć, no opanowują główną siedzibę i główną kwaterę tegoże kontynentu i wysyłają wszędzie informację, że jest wszystko ok, i że potem przylatuje sobie oczywiście Hiltz, który się ożenił z Ilianą, jakby inaczej. Przylatują jako zbawiciele, jako dobrzy ludzie, i że to, co na kiedyś, o właśnie, tutaj jest ważne, że ta Adari, która kiedyś uciekła z kontynentu, przyleciała na ten i ostrzegła tam wszystkich tubylców, i wraz, dlatego to tak właśnie teraz tam wygląda, bo oni wiedzieli, że tam gdzieś za morzem są złe siły Sithów. No ale przylatuje Hiltz i Liana, i oni są chwaleni, jak wiecie, no, że oni się pokazują z tej super dobrej strony i są tacy mili, i dlatego mi się właśnie to wszystko podobało mniej więcej w tej książce. No i książka kończy się właśnie w tym momencie, według mnie bardzo dobre zakończenie, jedno z lepszych, że oni tam właśnie przylatują i jest taki lekki uśmieszek, że wszystko będzie okej, nie? No wiadomo, jak to się mniej więcej skończy. I tak można zamknąć, powiedzmy, planetę Sithów w tym moim niefortunnym mikrostreszczeniu, tak dosyć długim. A jeszcze tutaj jest jeszcze kontynent, ten nowy kontynent, do którego mamy okazję tutaj się dostać. Tu są nawet kanały rozrysowane, są tak ładnie poprzecinane. Tutaj są przyczółki. Nawet są podpisane oczywiście posterunek, przyczółek, i to się dzieje tutaj, oni tu przylatują stąd mniej więcej. Czyli tutaj gdzieś jest ten cache, oni tu przylatują. No ma to mniej małe znaczenie, ale bardzo fajnie się to czyta. Skoro już mamy za sobą, powiedzmy, to mikro streszczenie, co powiem wam o tej książce? Powiem wam tak. Ja jestem bardzo miło zaskoczony tą książką. Te trzy historie, ta jedna mała w środku jest bardzo krótka, ale też jest ciekawa i warto ją sobie przeczytać nawet samodzielnie. Ona ma tam, powiedzmy, te 30 stron nawet. Co do samego zamysłu, strasznie mi się to podoba. Rozbili się na planecie jak Robinsonowie.
i potem jak rak zżarli tą planetę. I to jest super. Co jeszcze mi się podoba w tej całej książce, to podoba mi się, tu jest pokazana fajnie kultura Sithów, myślenie Sithów. I szczególnie też w tej środkowej opowieści można się dowiedzieć o tym, co myślą ci Sithowie, i też można się z nimi zasymilować, bo generalnie Jedi niekiedy są nudni. Jedi muszą, nie mogą okazywać emocji, nie mogą robić tego, co ludzkie generalnie, tak? A Sithowie są tacy bardziej ludzcy w tej swojej emocjonalności. No czasami, wiadomo, jest przesadzona i też samo zło nie jest dobre, tak? Ale no generalnie jak ktoś jest zły i nie wiem, i pójdzie się wyżyje na worku treningowym, to nic złego według mnie, a u Jedi nie, tłamsz to w sobie, niech to rośnie, a potem nagle przejdziesz na ciemną stronę mocy, tak czy siak, bo wybuchnie w tobie cała zgromadzona, ta skumulowana energia z emocji. I to mi się przede wszystkim podoba. Podoba mi się, podobają mi się poszczególne historie, bo są różne. Pierwsza historia jest taka, powiedzmy, taka majestatyczna, budowanie tego, tego budowanie sobie tych poddanych i tego wszystkiego, jakby to powiedzieć, podporządkowywanie sobie planety przez rozbitków, przez to zaginione plemię, powiedzmy, i rozwijanie plemienia. O, właśnie, to chciałem powiedzieć. I też mi się podoba to, że nagle tam się zaczyna robić taki, powiedzmy, starożytny Rzym. Tak to sobie porównuję tą książkę często. Jest to dosyć ciekawe, że nie trzeba mieć blasterów. Są miecze świetne oczywiście i tutaj one są wkomponowane bardzo delikatnie i fajnie. To mi się podobało w tym akurat, że tutaj miecze świetne nie wychodziły aż tak super na plan. Oczywiście potem stały się, zdominowały tą planetę jako broń, ale generalnie nie było tutaj żadnej nowej technologii, więc to było takie, powiedzmy, średniowiecze też. Średniowiecze wymieszane z starożytnością. I tej pierwszej historii Jaru Korsin, który, powiedzmy, wiedział, że już się nie wydostaną z tej planety i ukierunkował tok myślenia, przekazał jakby siebie swojej córce i ukierunkował swoją filozofię na lata, tak? I potem jest pokazane, jak właśnie ta kultura Sithów jest tutaj, ma wzlot. Oczywiście niestety jest niszczona przez sam zamysł tych Sithów. Mianowicie chodzi o to, że oni, wiadomo, mają to wieczne dążenie do władzy i samodoskonalenie. Doskonalenie się przez to, że jeżeli ktoś jest słabszy, się go zabije, to znaczy, że tak powinno być. Taka jest, no wiecie, selekcja naturalna, że tak się wyrażę. Więc to też to, co się tam rozwinęło przez te lata i dobrze funkcjonowało, też zaczęło troszeczkę trawić to wszystko i niszczyć. I przez to mniej więcej też upadło trochę plemię Sithów i zaczęło się staczać przez podziały. No i potem te podziały były już tak wyraźne po kolejnym najpierw 1000 lat minęło, potem po kolejnym 1000 lat okazały się już tak straszne te zmiany, że oni się nawet pogubili i zaczęli tracić troszeczkę, że tak powiem, kontakt z rzeczywistością, można to powiedzieć. No i też przez 2000 lat, prawda, myśmy to czytali od początku, wiemy, że to był, powiedzmy było, no my wiemy, że to było, ale dla tych z trzeciej opowieści to już jest taka mitologia trochę, ten Jaru Korsin, co się stało, aczkolwiek mają holokron, na którym się wyświetla Jaru Korsin w całej okazałości. No i tutaj mi się podoba właśnie ten, powiedzmy, pseudo-upadek albo rewolucja w tej kulturze i tym całym plemieniu. Jak będę mówił, plemieniu. Rewolucja polega na tym, że oni nagle dowiadują się, że oni byli niewolnikami, a to oni tu rządzą na tej planecie i coś jest nie tak i strasznie im podupada sam wartość siebie i swoja samoocena. I to też jest fajnie pokazane. Właśnie są te takie, powiedzmy, trzy etapy. Jeden etap to jest to, że wyzwoliliśmy się i teraz rozwijamy, potem jesteśmy super dumni i potężni, a potem trochę się gubimy i okazuje się, że jednak nie jesteśmy tacy super i że jesteśmy tylko zwykłymi kawałkami mięsa, ale ktoś w miarę mądry łapie ich wszystkich za pyski i mówi: ej,
Naszym głównym celem powinno być współdziałanie, dzięki temu będziemy silni i nic nam nie stanie na drodze. I to jest też fajne właśnie w tej trzeciej opowieści. No i mi się podoba to, że ja się wczułem w to tak, że byłem właśnie ciekawy, jak wyglądał ten statek po 1000 lat, czy tam nawet po 2000 lat, jak on jest taki zakurzony. I to są już takie, powiedzmy, ruiny piramidy, w których nie wiesz, co się dzieje, ale wiesz doskonale, co się dzieje. Znaczy, nie wiesz, tam troszeczkę kilka rzeczy było pozmienianych, co wy musicie przeczytać. Generalnie musicie tą książkę przeczytać. Będę to jeszcze podkreślał 2 razy na pewno. No ale mnie to fascynuje. Pomimo tego, że wiem mniej więcej, co tam można się spotkać, a jak oni tam idą i na przykład znajdują szkielet Silach i ten, i ktoś tam wie, że to ona i ją rozpoznaje, powiedzmy, przez związek z mocą, też mi się strasznie podoba. I ci Sithowie tutaj nie są aż tacy, powiedzmy, wiadomo, są w pewnym fragmencie źli, ale są ludzcy przede wszystkim. I to mi się podoba w całych opowieściach. Jeszcze kończąc tą ostatnią opowieść, podoba mi się to, że oni odkrywają taką tajemnicę, która była z nimi przez 2000 lat, a myśmy jako, powiedzmy, takie coś, czytając tą opowieść, wiemy, że tam się kryje jakaś tajemnica, ale ją tam schował Jaru Korsten, bo nie bez powodu zamknął o cały obszar, tak? Ale póki oni się tam zaczęli, nie rozwinęli się na tej kontynencie, im to nie było potrzebne. Więc ten cel był tam ukryty i oni go zdobywają. Dzięki temu, że zdobywają ten cel, to nagle zaczynają się rozwijać i produkują sterowce. I oni też doskonale wiedzą, że na tej planecie nie jest tylko jeden kontynent, są jeszcze inne. I że ta planeta jest większa, więc oni mają kolejny cel. Oni wiedzą, że muszą zdobyć całą planetę i potem będą się zastanawiać już, co zrobić, czy uciec z tej planety, czy się uciec z tej planety, czy potem już będą żyć wiecznie na tej planecie. No, w każdym razie w ostatniej opowieści też mi się bardzo podobało to, że tam już było pokazane, co się stało z jedną z głównych bohaterek, która uciekła z tego kontynentu i ostrzegła innych. I oni się tak też spieli, też dostali cel i się rozwinęli. I było pokazane to fajnie na tych opowieściach, których było widać przede wszystkim bohaterów. W tle było fajnie widać rozwój cywilizacyjny na planecie, chciałem powiedzieć. Ja z racji tego, że lubię też historię, to mi się bardzo to właśnie podobało i powiem wam szczerze, że to było coś wyjątkowego i to jest coś wyjątkowego w Gwiezdnych Wojnach. Takie Gwiezdne Wojny bez blasterów, statków kosmicznych i nadprzestrzeni dają w 100% radę. Oczywiście miecze świetne są i moc, ale tutaj moc jest tak dyskretnie ukryta według mnie, nie jest, jakoś nie narzuca się, że oni używają tej mocy na siłę, tylko oni jej używają, bo umieją i chcą. A nie jest to tak podkreślane i malowniczo opisywane, użyła mocy, bo coś tam, nie, tam odepchnięcie, takie proste jak w filmie to widzimy, a nie, czytamy im w myślach, używam teraz mocy, tak. Co do bohaterów może tak się bym odniósł. Z bohaterów podobała mi się oczywiście, podobała mi się Jaru Korsin i Silach. Silach dlatego mi się podobała, że była taka, powiedzmy, takim, wyobrażam sobie ją taką nazistowską panią, znaczy niemiecką panią z SS. Podoba mi się Ori. Ori była o tyle, jest o tyle ciekawą postacią, szkoda, że dostała tak mało czasu z swoim przyszłym mężem Jelfem. Otóż Ori, ona się tam jeszcze pojawiła w jakiejś wizji, tego nie powiedziałem w streszczeniu, ale to naprawdę musicie przeczytać tę książkę koniecznie. Ori, ze względu na swoją przemianę, oczywiście mi się podobała. I co mi się podoba, no oczywiście kobieta, ostatnia kobieta też mi się podoba, Iliana, w sensie była taką silną, powiedzmy, bardzo taką silną kobietą przede wszystkim, która miała te ideały w swojej głowie, a potem przeszła taką lekką przemianę w manipulatorkę z tym politykiem. Też mi się podobało, to tam było tak lekko zarysowane, nie do końca. No i Hiltz, który był strażnikiem, z bibliotekarzem, strasznie mi się też podobał. I to by było z postaci tyle. Podsumowując, Zaginione plemię Sithów to książka, którą po prostu musicie sobie przeczytać, żeby poznać mniej więcej to, co się dzieje u Sithów, i generalnie oni tutaj wychodzą nie aż tak źle. Oczywiście wiadomo, są generalnie troszeczkę tam, mają gorsze zamiary niż niektórzy, ale
Wchodzi mi bardziej w samym życiu codziennym, też kochają, też szanują, wiadomo, to jest też pokazane w innych książkach, ale warto też sobie przeczytać tę książkę ze względu na to, żeby zobaczyć, jak robi się Gwiezdne Wojny, że tak się wyrażę, bez Gwiezdnych Wojen praktycznie, bez latania w kosmos, bez blasterów. To jest coś, za to co cenię. I tutaj jest fajnie narysowane te przemijanie czasu. Nie jest takie naciągane, że to o, to już mi się skończyły pomysły na tą historię, to teraz napiszemy kolejną kilkaset lat później, albo kilka tysiąc lat później, a potem kolejną tysiąc lat później. Nie, tu jest fajnie to przedstawione, jak ta planeta się zmieniała, jak się zmieniało to całe plemię. Ja Wam dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że troszeczkę mniej rwało niż w poprzednim. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie nas troszeczkę więcej i że też Wam się podoba taka forma, że tutaj trochę streszczam, na koniec jest ta recenzja, w której staram się minimalnie mówić to, co było w książce. Wiadomo, książki mają o tyle ten niefart, że tutaj trzeba by było ją przeczytać z Waszej strony, żebyście mogli dyskutować. No i wiadomo, też jest część osób, która sobie, powiedzmy, to przeczytała i teraz może ogląda tą recenzję i się z nią zgadza lub nie. Ja uważam tą książkę za absolutną rewelację. Pan John Jackson Miller, który napisał, zdaje się, jeszcze jakieś tutaj inne powieści, ale miałem wrażenie, że gdzieś widziałem go w tej liście, jako że coś jeszcze napisał. Nie wiem, ale John Jackson Miller jak dla mnie mógłby pisać więcej takich książek. Jest to coś innego, jest to coś przede wszystkim dobrze napisanego. Przyjemnie się to czyta, szybko i wygodnie, więc jeżeli chcecie zaczynać, to nie zaczynajcie sobie od świtu Jedi swojej drogi przez legendy, tylko zacznijcie sobie od zaginionego plemienia Sithów. Świt Jedi absolutnie nie ma nic z tym wspólnego i nic nie zmieni, jeżeli sobie przeczytacie go później. To jest książka, jeżeli chcecie lecieć według chronologii, to powinniście sobie zacząć, powiedzmy, od tego. To też jest taka, powiedzmy, odczepiona, ta planeta sobie gdzieś jest i ona jest odczepiona. Jest odniesienie oczywiście do wydarzeń związanych z Revanem, ale to już inna historia. Ja Wam dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, przeczytajcie to, co jest na napisach końcowych, czyli wiadomo, żebranko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Chyba następny odcinek już będzie o Revanie, czyli Old Republic. Dzięki śliczne za obejrzenie.